Siemanko mordeczki, z tej strony Agro Team Games. W dzisiejszym odcineczku coś innego, w sumie nie coś innego, bo zwierzęta nadal związane i praca w Szwajcarii na gospodarstwie. Ale dzisiaj robimy jedzonko dla naszych cielaczków, właśnie do tego paszowozu. Ja tylko sobie pojadę pozmieloną kukurydzę, zboże, resztki zboża, po prostu tego, który nie było siane. Przepraszam, tego, które nie było siane. No bo potrzeba właśnie im to też dać. No bo bez tego jak będą funkcjonowały? Nie będą, bo muszą rosnąć jak na drożdżach. I zaraz opowiem wszystkie składniki. Składniki jakie daję tutaj, jest w jednym paloksie i w Big Bagu tam troszeczkę jest, ale to w Big Bagu to nie teraz, bo muszę wysypać z paloksa i wsypię później, ale to nie dzisiaj, na pewno, bo dziś zbytnio czasu nie mam. Wsypiemy właśnie tego Big Baga do paloksa, czyli do skrzyni, znaczy ja to nazywam paloks, bo po prostu dla mnie to jest paloks i tyle, no nie? Co ja wam będę mówił. Ogólnie co? U mnie w Szwajcarii już jest po zimie, już zimy w ogóle nie ma. W Polsce, z tego co widzę na internetach, no to zima jest. Muszę sobie wyciągnąć na zewnątrz tego paloksa, bo tu nie mam zbytnio miejsca jak do manewrowania, bo jest strasznie ciasno. Dzisiaj robimy w sumie przez pół ten paszowóz dla cielaków. A to jest wszystko tym spowodowane, ponieważ... O kurwa, się wysypało. Dużo cielaczków za niedługo będzie jechało, za tydzień, za dwa. Już jest odpowiednia waga właśnie na sprzedaż. Okej. Okay. A kurwa. Ta paleta cała rozwalona, ten paloks jest. No, ale my niestety całego i tak nie wsypiemy. Aha, już wiem czemu rozwalone. O w mordę. Ja żem to rozpierdolił. Ale to się nic nie dzieje. Woli będziemy wsypywać. Muszę tego wsypać 400 kilo, 450 nawet, więc troszkę tego będzie. Tak to wygląda, zaraz tu się zatrzymamy, wam powiem co wchodzi w skład. Jakie składniki dajemy do tego paszowozu, do jedzenia dla cielaków. Dobra, wystarczy. Ops. No tu kurwa leci, przejdzie tak. Ale niestety takie mamy życie. Ja to zawiozę, tak się dzieje w życiu prawdziwym. Niestety pokazuje realia, jakie są. Muszę powoli, bo to kuźwa będzie wszędzie porozpierdalane. No i tak, podjadę zaraz też pod paszowóz i wam powiem co i jak, po co i dlaczego. No może dużo tam nie zostało rozwalone, ale co zostało? Mniejsza o to, co się stało. No to w skład tego paszowozu wchodzą takie rzeczy jak właśnie kukurydza, czy tam zboże jakieś zmielone, tak na zero, że na 0,0 zmielone wchodzi. Co tam jeszcze w niego wchodzi? Ten paszowóz wchodzi jeszcze lucerna, jedna kostka lucerny, no to jest plus minus 400 kilo i plus jeszcze koniczyna, tak konicz, no konicz, ale suchy konicz, nie mokry. 150 kilo, jak na taki jednorazowy, bo jak na podwójny, dwa razy większy, no to wszystko dajemy razy dwa, czyli no, możecie sobie sami przekalkulować.
Czyli sami sobie możecie przekalkulować, ile to wynosi. Czyli dwie kostki z lucerny, prawie że cała kostka koniczyny, 800 kg plus minus właśnie tej kukurydzy zmielonej, czy tam zboża zmielonego. Oj, jeszcze zapomniałem dodać, ale tam wchodzi melasa, no to nie wiem jak to się w Polsce nazywa. To takie słodkie, klejące, to jest z buraka cukrowego się to robi. Ale to nie my, tylko my kupujemy gotowe po prostu i nam przywożą. Więc no to jest spoko akurat. No i troszkę soli, troszkę tam witamin wchodzi w to jeszcze. No i to tak musi się teraz tak, bo to musi być bardzo, bardzo króciutko pocięte. Więc tak, jest teraz godzinka 14.45, jak ja to nagrywam, jak zacząłem, wszystko wsypałem, czyli tak gdzieś do pół do czwartej. Przynajmniej się to musi, no w tym waszowozie być, żeby to było dobrze pocięte. Mimo to, że są nowe noże, to i tak musi chwilę to być, żeby to było pocięte. A, i też wam pokażę. Odpalimy z powrotem. JCB. Jak to ktoś powiedział, że ma nity, to nie JCB. No tak, to prawda. Tutaj sami możecie zauważyć, na wprost jest ciężarówka z naczepą. A tutaj jest cały kompost. Całutki kompost. Czekajcie, ja to dźwignę. Tu widzicie, tu jest cały kompost. 300 ton nawiezione. Na razie jeszcze będę woził. Dzisiaj już nie, bo nie zdążę. Ale jutro na pewno będzie wojrzony, to muszę później popodgarnywać. Bo troszkę jest tego. No na tira ładuję razem z ciężarówką 38-39 ton to waży. No tu widzicie ciężarówkę z naczepą. Więc no jest co robić. 30-40 na godzinę ona tylko pojedzie. Szybciej nie można, czyli tak jak ciągnikiem. Ale to spoko, bo nie musi być rejestrowana ani nic. No i ja to będę później wysypywał ten paszowóz do czego? No też do paloksów, do skrzyni po prostu. Będzie bardzo fajnie, ładnie to wyglądało. Znaczy tego już nie nagram, bo i tak 8 minut odcinka. Takie proporcje, jak robimy właśnie jedzonko dla dzieciaków. Jedzonko dla cielaków, no już za niedługo, tydzień, dwa, ile, pięć albo sześć sztuk, 400 kilowe właśnie pojadą na steka, jak to mój szef mówi. I co, i tyle to by było, taki krótki materiał, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybuj, jak coś będzie do nagrania, to na pewno nagram. Trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam i hej!